Jeszcze jedno pytanie. Chce pan rozbijać gruziąską sitwę. Moje pytanie, kto należy do tej sitwy? Myślę, że wszyscy grudziądzanie doskonale wiedzą, kogo mamy na myśli, mówiąc o sitwie. Mówimy tutaj o całym jakby łańcuchu, czy sieci powiązań, polityki, biznesu, prawda, i tak dalej, o których grudziądzanie doskonale wiedzą, które tak naprawdę wyznaczają kierunki rozwoju miasta, a nie to, co jest rzeczywistym jego interesem. I do tego należą oczywiście czołowi grudziądzcy politycy. Do tego kręgu należą wielu merytorycznych urzędników w tym mieście. No i do tego kręgu należy również szereg wpływowych ludzi biznesu. Myślę, że w kampanii wyborczej, tej wizerunkowej, plakatowej, gazetkowej, no będziemy mieli okazję powiedzieć już tak expressis verbis i do końca, kto do tej sitwy grudziąckiej należy. I nie będziemy od tego uciekać. Zapewne. Prezydent Grudziądza należy do sitwy? Wie pan, to jest tak, że tego typu układ, żeby powstał, to musi mieć przyzwolenie na samej górze, ponieważ jeżeli by tego przyzwolenia na samej górze nie miał, to by po prostu nie powstał. W związku z tym prezydent Grudziądza musi na istnienie tego typu układów przyzwalać. Jeśli można dwa słowa jeszcze, to co będzie pan Andrzej. Koleziostwo i prywatne układy. Biorę tylko torowisko na ulicy Chełmińskiej. W nocy za miną 200, wszystko ładnie opuszczono, wszystko ładnie drogę dojazdową zrobiono. Na lotnisku, gdzie był pan prezydent Malinowski, był zakaz skrętu w lewo. Wziąć drugi przykład. Przypuśćmy pana Sikory. Kupił sobie jakąś tam działkę z innymi wspólnikami, to wszystko sobie kupił, tak, i co się okazuje, że według niektórych ludzi największym drwalem w kraju to jest pan prezydent Malinowski. Dlaczego? Bo tyle hektarów, co wycięto lasów, drzew, tak chcę powiedzieć. I tu podejrzewam właśnie te właśnie, tak jak pan powiedział, ja myślę, może że te tak. Sitwa. My zasygnalizowaliśmy pewne jakby działanie tych powiązań, natomiast tak jak powiedziałem, w naszej kampanii wyborczej nie będziemy unikali mówienia wprost o tym, co w tym względzie nam się nie podoba i co chcemy zmienić. Ja może przeczytam państwu taki, żeby zamknąć ten wątek, przeczytam fragment z naszego programu. Wprowadzimy czytelne i transparentne zasady wynagrodzania urzędników oraz prezesów spółek i dyrektorów jednostek komunalnych. Uniemożliwimy łączenie funkcji urzędniczych, prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza, skarbnika, kierowników z funkcjami w radach nadzorczych i pobierania wynagrodzenia z tego tytułu. Zapewnimy pełną transparentność wynagrodzeń osób decyzyjnych w urzędzie, spółkach i jednostkach samorządowych. Wprowadzimy zasadę składania oświadczeń przez osoby decyzyjne o związkach członków ich rodzin z firmami i instytucjami miejskimi lub pracującymi na miejskich zleceniach. I wreszcie kolejny punkt. Dokonamy przeglądu takich związków wśród kadry zarządzającej urzędu i jednostek samorządowych. My, nie ukrywam, taki przegląd i takie rozeznanie w wielu przypadkach mamy i tam, gdzie wiemy, że tego typu związki istnieją, nie wiemy na pewno o wszystkich oczywiście, bo trudno, żeby opozycja to wiedziała, ale tam, gdzie wiemy, że takie związki istnieją, będziemy o tym głośno w kampanii wyborczej mówić.